Minęła 23. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca. Cześć, to Desi. Pozdrowienia od Grill Funk. Cześć, tutaj Wudo F. Siema, tu PP Skład. Audycja Rap Plus. Sprawdzajcie, pozdro, pisz, pełka. 91 i 6, to jest wasz wybór. Waldemar Kasta, serdecznie polecam. Siemano, jestem Sobota. Z tej strony Pyskaty. Dzięki wielkie. Ja też dziękuję. Abazja. 23.11. Jest już mój gość w studiu TMK Piekielny. Siemano. Siemanko, cześć. Zacznę może trochę... Nie od muzyki, o muzyce za chwilę. Zadowolony z awansu Polaków na Euro? Bo ty tam mocno kibicujesz z tego, co widziałem na tym page'u. Latałem jak głupi. Wracaliśmy bardzo szybko ze Śląska, z koncertu, wiesz. I jeszcze ja prowadziłem, więc chłopaki tam trochę na mnie krzyczeli po drodze, że za szybko. Ale się bardzo spieszyliśmy, żeby właśnie zdążyć to obejrzeć. No chyba bym sobie nie darował, gdybym tego meczu nie zobaczył. No taki dość ważny, ważny. Choć... No szkoda, że to troszkę wcześniej się nie odbyło, choć tak mi się wydaje. No ale jakoś chyba jako piłkarz wolałbym się cieszyć z awansu na narodowym z Polakami niż gdzieś tam w Szkocji, nie? Tak, ale cieszyli się w ten sposób, jakby co najmniej trzecie miejsce zajęli w tych mistrzostwach Euro już. No troszkę tak jest, troszkę tak jest. Troszkę przesadzili. Albania zagra, tak? No właśnie, na tym Euro. 24 zespoły, więc trochę dużo, chyba tylko Holandii nie ma, jeśli chodzi o ważne zespoły. No ale my dzisiaj nie o piłce, a o twojej płycie. Abazja czy Abazja? Bo to jest napisane normalnie Abazja, prawda? Abazja, tak. No właśnie. A czyta się Abazja? Wiesz co, z tego co widziałem, czyta się Abazja normalnie. Abazja. W naszym języku, tak. Aha, na tej zasadzie, bo właśnie się zastanawiałem się, jak to dokładnie się wymawia. Jeżeli ktoś nie wie, co znaczy ten wyraz, ja się tu posłużę Wikipedią, to objaw kliniczny polegający na niemożności chodzenia, poruszania całością lub częścią kończyny dolnej. No i właśnie, ja mam pytanie, czy to jakby ma odbicie w rzeczywistości ten tytuł, czy ma odbicie w muzyce? Wiesz co, po części chyba i tu, ale gdzieś tam głównie w muzyce, głównie gdzieś tam w tym, co można było przeczytać na mój temat. Czy to na YouTubie, czy gdzieś, gdzie indziej, gdzie ludzie wyrażają swoją opinię. Często czytałem właśnie, że się nie rozwijam, że robię cały czas to samo, że się nie poruszam, tak tłumacząc sobie to pod abazję. No i jakoś mi to słowo bardzo, bardzo przypasowało. To w ogóle nie miał być pomysł na całą płytę, to miał być pomysł na ten singiel z Fono. Ale jakoś zacząłem pisać kolejne numery i gdzieś tam znowu był odnośnik do tego słowa, to stwierdziłem, że może rzeczywiście lepiej zrobić z tego cały album. Czyli tak trochę na przekór ten tytuł jest tym wszystkim komentarzom, tym ludziom? Czy ja wiem, czy na przekór? No może troszkę tak. No dobra, to my posłuchamy tego tytułowego numeru, zaraz po nim Orzeł pośród wron i wracamy po tych dwóch kawałkach. Mówiłeś o tych komentarzach jakiś tam na YouTubie, o tych uwagach ludzi odnośnie rozwoju. Tak. No właśnie, to takie pytanie trochę, czy nagrasz kiedyś wesołą płytę? Wiesz co? Bo jakby wiesz, wydaje mi się, że ta szufladka jakby i te zarzuty gdzieś tam się przewijają właśnie w tym kierunku, że jakby smutny raper i cały czas to samo, o tak powiem. Niech się przewijają. Jakoś mnie to nie, w ogóle mnie to nie mierzi. Wiesz, ja nagrałem dwie epki. Jedna się nazywała Mam 21 lat, druga się nazywała w ogóle Light EP, gdzie są praktycznie na tej epce, tej drugiej są same kawałki w takim dość pozytywnym klimacie. No Mam 21 lat jest też chyba 6 albo 7 i jeden jest jeden jedyny podsumowujący tą epkę taki w moim, że tak powiem, klimacie. Mnie to nie rusza, ja lubię, ja wiesz, ja lubię taki klimat muzyki. Ja nie szukam na siłę czegokolwiek. Też dlatego Abazja jest w podobnym klimacie do wcześniejszych płyt, aczkolwiek jest mocniejsza. Jak wybierałem te bity, to nawet producenci, kiedy mówiłem, stary, ja chcę ten bit, to producent mówił do mnie na przykład, jak ty chcesz ten bit, stary, to nie jest bit pod ciebie. Później wysyłam próbkę i, o kurde, to jest bit pod ciebie, udało się. Tak było na przykład z tym bitem do Abazji Eliota. Jeszcze jak doszedł refren Fono, to w ogóle stwierdziliśmy, że przekosa, nie? Czyli jakby jednak troszkę
zmieniłeś muzycznie ten kierunek, tak mi się wydaje. Znaczy, wydaje mi się, że się rozwinąłem bardziej jako człowiek, wiesz, już, bo te płyty, te kawałki, o których ludzie gdzieś tam mówią, to są kawałki z 2012 i 2011 roku. Ja to miałem 19 lat, 20. I już nawet nie chodzi o to, że 3 lata minęły, bo to może być trochę mało czasu tak z perspektywy, jak ktoś patrzy z boku, ale ja przez te 3 lata mi się mega rzeczy pozmieniało. No właśnie wydaje, jakby wtrącać się, wydaje mi się, że ten jakby 3 lata w takim wieku to są zupełnie inne niż 3 lata, jak masz 52, 55. Zdecydowanie, jakby. Zdecydowanie tak. Więc to się może pozmieniać. Ja mam też wrażenie, że ten album jest najbardziej muzykalnym twoim albumem, nawet jeśli chodzi o twoje partie, że tam jest więcej kombinowania i więcej takiej melodii, to ładniej płynie, ładniej gra, tak mi się wydaje. Znaczy, zdecydowanie chyba bardziej się skupiałem na tym też, pisząc, później siedząc w studiu. Te wcześniejsze płyty robiłem na zasadzie, wiesz, mam bity, piszę teksty, siedzi mi to, idę do studia, nagrywam to. I nie zastanawiam się też jakoś, nie brałem opinii ludzi gdzieś tam dookoła, nie pytałem się, stary, siedzi to? Przy tej płycie tak nie było, rzeczywiście wysyłałem to znajomym, wysyłałem to ludziom, pytałem się o ich opinię, bo mnie to bardzo ciekawiło, bo wydawało mi się, że wreszcie robię coś, pod czym mogę się w całości podpisać w tym momencie, bo jakby teraz jako 23-latek średnio się podpisuję pod tymi płytami, nie wyrzekam się ich w żadnym wypadku, bo głupio by było wyrzekać się tamtych rzeczy, bo to były moje rzeczy, ja wtedy taki byłem, no ale cieszę się, że zrobiłem w końcu coś troszkę innego, szukałem trochę innej tej drogi, ale gdzieś cały czas w granicach tego mojego klimatu, nie? Żeby nie uciekać. Ale właśnie, bo odnośnie tych projektów poprzednich, których, tak jak mówisz, nie wyrzekasz się, wakacje można było fizyki dostać z tego, co tam przeglądałem twój fanpage. Do starych rzeczy? Tak. Znaczy, ty dorabiałeś te fizyki, czy jakby one są cały czas po prostu i cały czas gdzieś tam je masz? Wiesz co, mamy taką umowę z tłoczniem, że po prostu jak jest zapotrzebowanie, zgarniamy te płyty, bo też nie ma sensu wytłaczać, wiesz, znowu kilkuset sztuk. A mam taką umowę z tłoczniem, że jak potrzeba mi 5 sztuk, to nawet 5 sztuk dostanę, więc... Wspaniała umowa, pozazdrościć. Tak, więc jest bardzo spoko. Nie? Aha, tak. Na tej zasadzie, czyli wszystkie twoje poprzednie projekty też również można sobie spokojnie tam gdzieś dorwać. Oprócz wszystkie te, które wyszły na fizyku, oprócz mam 21 lat, bo to było trochę z inną tłocznią, to był Digipak, ale planuję też, żeby w przyszłym miesiącu już były. Normalnie dostępne. Dobra, my posłuchamy teraz utworów Pisz do mnie i Myślę wiersze. Rozmawialiśmy tutaj poza anteną trochę o tym albumie. No ja mam takie pytanie. 45 tysięcy ludzi na fanpage'u i dalej solowo. W sensie jakby wszystko od początku, co robisz, jest po prostu na twoim fanpage'u, na twoim kanale YouTube i nie ma jakby, wiesz, nigdzie tych rzeczy nie pchasz, nie wiem, się po wytwórniach, że tak powiem, ani nic takiego. Czemu takie podejście? Jestem głupi chyba troszkę. sam się tak zaczynam zastanawiać, bo rzeczywiście jak widzę wszystko, co się dzieje, no to wszyscy gdzieś brną, do kogoś chcą i tak dalej. Ja jakoś mam taką naturę, że jakoś nie chcę za bardzo, wiesz, dlatego się z MS-em trochę dogadaliśmy ostatnio, bo MS też wszystko sam, jeszcze bity, jakbym ja bity potrafił robić, to już w ogóle bym się cieszył. No zawsze można, wiesz, no coś tam, w ogóle jeden bit mój można znaleźć na YouTubie, tak? Tak? Że basu nie zrobiłem i mnie tam cisną w komentarzach, że nie zrobiłem basu, ale no kurde, nie umiałem. No to jeszcze wszystko, ale wszystko przed tobą, tak. Nie, w razie czego. A czemu sam, nie wiem, no lubię sam, wiesz co, trochę... Nigdy nie szukałem wsparcia, nigdy nie chciałem być właśnie gościem, który szuka u kogoś pomocy. A jak zacząłem, jak widziałem, że mi zaczyna to wszystko jakoś fajnie się układać, fajnie te liczby rosną gdzieś tam w tym internecie, to chyba jeszcze bardziej się oddalałem od tych wszystkich wytwórni i tak dalej. No ale to też z tego, co wiem, nie było w ten sposób, że nie miałeś propozycji od tych wytwórni, bo były. No miałem i to całkiem duże to były rzeczy. I byłem młody i zachowałem się jak stary trochę, bo gdzieś tam z tych wszystkich propozycji rezygnowałem i wmawiałem sobie cały czas, że ja będę cały czas robił to sam i tak dalej. Nie wiem, czy to było dobre. Na pewno było to w zgodzie z moim własnym sumieniem, że tak powiem, i wcale tego nie żałuję teraz, nie? Ale też pytam pod tym kątem, bo Quavo jest na przykład tego przykładem w ostatnim czasie.
Jeżeli raperzy gdzieś tam rzeczywiście to im siada, jakby budują sobie ten fanbase, to przekuwają to właśnie na label, na jakąś wytwórnię, na jakieś takie, wiesz, coś w ten deseń. Mhm. No a u ciebie jest to po prostu dalej twoją jakby twoją ksywką. Może gdybym, wiesz, złapał taki hype jak Quebo, to może byłoby to dużo łatwiejsze do ogarnięcia. I może tak zrobię, kto wie, bo też mam jakieś tam zacięcie w sobie organizatorskie, że tak powiem, że chciałbym być za coś odpowiedzialny większego, ale może jeszcze nie teraz. Właśnie na twoim kanale, z tego co sprawdzałem, też projekty innych osób się pojawiają. To tak właśnie w ramach jakiegoś rozpoczęcia czegoś, czy po prostu to w ramach wsparcia, bo nie wiem, ziomek? Wiesz co, kiedyś dostałem wiadomość, chyba ze 3 wiadomości w ciągu paru dni, czy można by wrzucić coś na mój kanał. Mhm. I tak pomyślałem, czemu nie, skoro tam jest trochę tych ludzi, a kawałki, które mi chłopaki wysyłali, były spoko. To stwierdziłem, że nie ma problemu, wrzucajmy to przez mój kanał, wrzucę to do siebie na fanpage i niech sobie to żyje własnym życiem. Trochę się tego nazbierało rzeczywiście, tam chyba jest 20 już numerów gościnnie u mnie jest, tam są też jakieś remiksy, bo Mario mi wysłał kiedyś remiks Tetrisa, który też wrzucaliśmy. Ale zobaczymy, nie wiem, nie mam jakichś sprecyzowanych planów co do tego. No dobra, to jeszcze powiedz mi jedną nazwę w kontekście, której przewijała się twoja ksywka ostatnio, czyli Bad Monkey Brand, tak? Tak. Co to jest, o co chodzi? Wiesz co, potrzebowałem pomocy z wydaniem tej płyty przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestie finansowe, bo gdybym chciał to wydać w całości sam, wykładając sam pieniądze, to wydałbym ją pewnie gdzieś w lutym dopiero przyszłego roku. Marek z Bad Monkey się do mnie odezwał. Współpracował już z czeskim, ja z czeskim już się jakiś czas znamy i była okazja w ogóle się spotkać w Warszawie. On tam był gdzieś na Microphone Masters, ja grałem koncert i spotkaliśmy się po tych imprezach. Pogadaliśmy, czeski powiedział, że to wszystko wygląda rzeczywiście okej. No i postanowiłem spróbować. Gdzieś tam się dogadaliśmy, wydaliśmy Abazję. No i w sumie na razie tyle, wiesz, no jeszcze się nie przerodziło w nic większego i zobaczymy, czy się przerodzi. Aha, czyli luźna współpraca jakby w tym tak, momencie. Tak, dogadaliśmy się odnośnie tej płyty i no i sobie poszło. Dobra, to my posłuchamy teraz numerów z tej płyty. Trójca nie najświętsza i Znasz ich. To dwa numery, które teraz usłyszycie w audycji Rablus na antenie Akademickiego Radia Luz. No a my wracamy do rozmowy z Piekielnym. Ja mam pytanie o gości i o producentów na tym albumie, bo postawiłeś na osoby, które no, gdzieś tam muzycznie wydaje mi się przewijają się. To wszystko dość naturalnie gdzieś chyba wynikło. Jeśli chodzi o gości, może w ten sposób na początek? Gości nie ma za dużo. Po raz pierwszy nie mam gości od siebie z miasta, bo sami moi kumple gdzieś tam z miasta mi odradzali, bo ja gdzieś zawsze ich zapraszałem na te płyty, robiliśmy wspólne numery, oni mówili, stary, daj sobie spokój, zaproś kogoś gdzieś tam z Polski. I wychodziło to jakoś naturalnie. No skoro zaprosił mnie do siebie na płytę, złapaliśmy kontakt w ramach gdzieś tam tej współpracy, on dograł zwrotkę do mnie. Jeśli w ogóle śmieszna była akcja z Y-kiem i Admą, nie wiem czy wiesz, na fanpage'u u mnie. Nabombiłem się kiedyś troszeczkę i z Admą już chyba byliśmy wcześniej dogadani odnośnie kawałka, ale i z Y-kiem nie miałem żadnego kontaktu. No i gdzieś tam jak się nabombiłem, przyszedłem do domu po jakiejś imprezie i słuchałem sobie właśnie jakiegoś kawałka Admy z Y-kiem i stwierdziłem, Mirage, kurde, chyba ten... No, tak. I stwierdziłem, kurde, zrobię numer z tą dwójką, nie? Że nie tylko Ada, ale też Y. I napisałem na fanpage'u, jeśli chcecie, to było jakoś tak, że jeśli chcecie usłyszeć Admę i Y na mojej płycie, to cicho szaj, jutro im powiem, nie? Coś takiego. I jeszcze w ogóle wstałem rano i patrzę, Y ten status polubił, nie? Mówię, Jezu, jaki wstyd w ogóle. Ale nie rozmawialiśmy o tym, więc Y chyba zrozumiał, że raczej nie chciałbym o tym rozmawiać i nie chciałbym, żeby on to pamiętał, ale udało się zrobić numer i też jakoś no, pasowali mi klimatem. Kto tam jest? No Rower to jakoś już naturalnie. No Rower to chyba już tak standardowo. Tak. Wydaje mi się, że jeżeli miałbyś z kimś zrobić na przykład epkę, to z Rowerem. Mi się tak bardzo dobrze się dogadujemy, jeśli chodzi o już takie życie na co dzień. Często dzwonimy do siebie, gadamy o tym, co słychać. Bo zagraliśmy wspólnie kilka imprez i zawsze gdzieś tam na tym melanżu z Rowerem i z Darkiem, bo to jest... Darek, tak. Pozdrawiamy Darka. Tak, to jest nierozłączny duet.
I jakoś się tak zgadaliśmy z chłopakami, że często gdzieś tam melanżowaliśmy dość długo. Rower to jest w ogóle ewenement. Człowiek, który nie pije alkoholu, a i tak zostaje do końca imprezy. Nie, no. Nie siedzi zamulony gdzieś z boku, tylko jest jeszcze jakimś takim wodzirejem. Zastanawiałem się, miałem okazję też właśnie go widzieć i zastanawiałem się, jak on to wytrzymuje, wiesz, bo momentami od pewnej godziny z tymi ludźmi pijanymi jest ciężko wytrzymać, tak. A on wytrzymuje i jakby ma się dobrze. Więc to, wiem, to w ten sposób. No dobra, a Chyziu i Fonope jeszcze te osoby. Chyziu to jest mordka ze Szczecina, którą poznaliśmy w Nowym Mieście Lubawskim, kiedy przyjechał z Planetem zagrać imprezę. Tam był taki koncert Bonson, Planet i ja. No i ze Szczecina przyjechała spora ekipa, my pojechaliśmy, byliśmy tam w ogóle całą majówkę, zostaliśmy. No i to wiesz, jak to... To długi koncert był. Tak, to był bardzo długi koncert. I hip-hop, to wiesz, popiliśmy się, zgadaliśmy się, okazało się, że nadajemy na tych samych falach, trochę dziwnych, ale na tych samych. I gdzieś tam naturalną koleją rzeczy było dla mnie, że chciałbym zrobić z nim numer. Fono to jest Fono. Gdzieś tam się już z Fono poznaliśmy. I to wszystko tłumaczy. Tak, z Fono się poznaliśmy w ogóle, jak jeszcze był chyba niepełnoletni, coś mi się wydaje, jak ja tutaj gdzieś byłem na pierwszym roku we Wrocławiu. A to wcale chyba nie tak dawno było, patrząc na to, ile on ma. Teraz widziałeś, wąsik, broda, to już jest dorosły facet. No ja dalej myślę, że ten wąsik to jest jeszcze pierwszy zaraz tak? Do niego, tak, ale już jakby pozostawiając... Kto wie. Ten temat. Chciałbym zapytać o wydanie fizyczne, bo w płycie znajduje się książeczka, która jakby o dziwo nie zawiera tekstów, co jest dość popularnym zabiegiem, a zawiera mnóstwo zdjęć, które no, momentami wydawały mi się zryte, o tak to powiem. No właśnie, skąd pomysł na te zdjęcia, jakby jak one się odnoszą do całości? Wiesz co, odnośnie, to było trochę też pod klip do Abazji, bo klip zrobiliśmy z Wide View, czyli z Kubą Wróblem ode mnie z Głogowa i Pawłem Dudzickim, który jest fotoreporterem, jest reporterem, jest fotografem. I w miejscu, w którym kręciliśmy klip, to był zamek w Bełczu Wielkim, on już kiedyś wcześniej był i miał mnóstwo kozackich zdjęć z tego miejsca. I siedliśmy do zrobienia okładki, do zrobienia jakby całej wersji fizycznej od strony graficznej. I stwierdziłem, stary, masz tyle kozackich zdjęć, zróbmy coś z tym, bo szkoda by było je stracić, a też fajnie nadają jakby klimatu i odpowiadają jakby temu wszystkiemu. Siedzieliśmy całymi nocami i siedzieliśmy nad wersją fizyczną, nad klipem i tak dalej, więc było co robić. I myślę, że fajnie się to ogląda, jakoś dowiaduje się od ludzi, że fajnie jest sobie te zdjęcia przejrzeć, bo rzeczywiście jest tak, że w tych książeczkach zazwyczaj coś tam jest napisane, a my mamy tylko dwa zdania na samym końcu, takie, które najbardziej pasują do chyba całej płyty. No tak, w słowach byłeś oszczędny, jeśli chodzi o poligrafię. Wspomniałeś o klipie, no właśnie, tytułowy numer doczekał się ekranizacji, coś jeszcze będzie? Plany są jak najbardziej. Chcieliśmy w ogóle zrobić dwa klipy przed premierą, ale obsuwa to szósty element hip-hopu, więc no zastanawiamy się teraz, do czego usiąść i jak to ugryźć, bo też nie chcemy robić dwóch, trzech średnich klipów. Chcemy, nawet jeśli miałby to być jeden, ale jakiś naprawdę kozacki klip. Natomiast znowu wszystko będziemy robić, tak powiem, w ramach swojej tam własnej działalności, więc pewnie to zajmie troszkę czasu, ale nie będziemy też przesadzać, bo wiesz, to jak za pół roku puścimy klip, to już będzie całkowicie bez sensu. Nie? No tak. Po ptokach, jak to mówią. Jeszcze przy filmach będąc, Piekielny on Tour, to jest jakby zupełne tak odbicie chyba i od klimatu płyt, i jakby od tego, co gdzieś tam się dzieje, bo to jest no, niezbyt poważne raczej. Nie, to w ogóle nie jest poważne. To no. Jest, wiesz co, gdzieś tam się nam spodobały, wiadomo, prekursorem chyba tego wszystkiego jest Góral i Follow the Rabbit, nie? Gdzieś tam. Tak. I kiedyś stwierdziliśmy, a weźmy ze sobą jakiś aparat, weźmy jakąś kamerkę, coś tam pokręćmy, może coś fajnego z tego wyjdzie. Od ludzi dostaliśmy bardzo fajną taką energię. Często pisali, że to się fajnie ogląda, że jesteśmy dość mocno poryci i że im się to fajnie ogląda. No to stwierdziliśmy, że będziemy to robić. No i jest tam już 10 odcinków, 11 się montuje, bo byliśmy w Tarnowskich Górach w weekend.
W każdych jest coś głupiego, bardzo głupiego, więc jak właśnie się komuś... Dużo scen wylatuje, bo są, nie nadają się do publikacji nawet na YouTubie? Tak, jest trochę takich scen. Może kiedyś zrobimy jakiś taki... Połączymy te wszystkie najhorsze, tak? Najbardziej chore rzeczy z tych wszystkich filmików. Bo rzeczywiście są takie, na które poprawność polityczna, obyczajowa i jakakolwiek inna nie pozwala. Nie? Więc jak chcecie, no to jak wpiszecie Piekielny On Tour, to na pewno na YouTubie to znajdziecie. No a my teraz posłuchamy dwóch numerów. Nie wiem sam, gdzie mój dom i potrafię żyć z tym. 3 minuty do północy, czyli audycja Rablus zaraz się kończy. Ja na pewno jestem za tydzień. Antoine i Paxon mają być z tego, co wstępnie jesteśmy umówieni, ale jeszcze dzisiaj Piekielny jest ze mną, więc porozmawialiśmy już o Abazji. Abazja.pl, tam można dostać, tak? Tak, tak. Dobra. Tak. I powiedz mi jeszcze standardowe pytanie do raperów. Co dalej? Co dalej? Myślałem, że dlaczego hip-hop? Nie, dlaczego o to nie pytam, bo to tak... Nie wiem, co dalej. Kompletnie nie wiem, co dalej i na razie nie chcę planować. Wiesz, chciałem sobie właśnie zrobić taką małą odcinę od tego, żeby zrobić znowu coś, co będę czuł, że jest lepsze od tego, co robiłem wcześniej. Gdzieś tam odpocząć, oczyścić głowę, że tak powiem, od tego rapu, bo też... Tego teraz tyle jest, że jest dużo, za dużo nawet. Więc może ludziom też tam trochę odpocząć, to też zawsze dobrze zrobi, myślę. Kiedy ludzie będą się może zastanawiać, jakieś chociaż dwie osoby, fajnie by było, jak się ktoś tak zastanawia. Co ten Piekielny robi? Co on robi? Gdzie on siedzi, tak, nie? Co on robi? No. Czyli odpoczynek, przerwa tak, na razie. Znaczy, a ja tak mówię, wiesz, bo ja miałem milion razy tak, że po jakiejś płycie mówiłem sobie, dobra, 2 lata przerwy. Daję tym ludziom odpocząć od siebie, nie? I za tydzień wchodziłem do studia, już miałem tytuł płyty, 2 kawałki napisane i już wiesz, no kurde, no muszę to puścić, no jak? No szkoda by było. No ale to wiesz, dobrze, że działa to w tę stronę, a nie odwrotnie, tak, nie? Że wiesz, no, za rok nagram, a dopiero za 4 no, nagrałem coś więc jakby spoko. No dobra, ja zachęcam was, jeżeli jeszcze nie sprawdziliście, do sprawdzenia całego albumu. TMK Piekielny Abazja. Dzisiaj słuchaliśmy tego albumu. Moim gościem był też twórca tego właśnie albumu. No i co, będziemy się żegnać. Dzięki.